dotarliśmy do Banyu Wangi. Mieliśmy dzisiaj trochę problemów, bo tutaj w Indonezji używamy Graba, czyli zamawiamy sobie taksóweczki przez internet. A lokale się strasznie nie lubią tej formy, tak jak w Polsce się nie lubi Ubera. I co przyjedzie jakiś kierowca, tego próbują pogonić. Dzisiaj było tak samo, musieliśmy dreptać kawałek, ale potem kierowca na nas zaczekał i pojechaliśmy. A teraz jest noc i mamy... ile? 5 godzin chyba. Mamy 5 godzin, za 5 godzin przyjedzie do nas, po nas kierowca i zabiera nas na kawę i dzień. Zaraz będziemy maszerować w nocy na wschód słońca. Dobra, już pewnie nikt nie zaśnie. I ruszamy zaraz. Jest drużyna. Majeczka. No. Mati właśnie znalazł pierwszą siarkę, którą ktoś musiał zgubić tutaj. Największe złożysko siarki, jakie w życiu widziałem tam. Według mnie. Tam nadal widać dym. Stamtąd wypływa siarka, którą potem odłupują. Tak. W taki prymitywny sposób. Według mnie to co trzymam w ręce, czyli ta siarka, tę siarkę, to pewnie zdobyłem tam. Widocznie nie wiem, jak to się stało, że ona tam się... No ja ci powiem, oni wydobywają tą siarkę i potem wynoszą ją w koszach i pewnie gubią
co jakiś czas trochę. Właśnie tak. A ty znalazłeś ją w nocy. Teraz pójdziemy, to zobaczymy tych. No bo miałam latarkę. Zobaczymy tych robotników. Łap. Nie może zginąć. Ja bym na pewno nie dał rady z tym koszem. Tam musi być masakra, jak wychodzą do góry. To siadają i nie mają siły już na nic, także mają ciężkie życie. Jesteśmy już po Kawaidzie, ale ciągle jesteśmy na Płaskowyżu i pan, który nas dzisiaj zawiózł na wycieczkę, przywiózł nas w takie fajne miejsce, gdzie są dwa bardzo ładne wodospady. No i jak po wulkanie? Jest, jest moja kruszyna. Jest, jest, mam cię na ekranie. Jesteśmy w pociągu, który zawiezie nas do Promolingo. Trudno. Gdzie pojedziemy do na wulkan Promolingo. Nie, wulkan się nazywa Bromo. Bromo. Taki bardzo znany wulkan, spodoba ci się. I będziemy tam jechać jeepem. Na wschód słońca znowu. Bardzo mi się podobało. Piękne widoki. Fajnie było być na wschód słońca. Przepłaciłam zdrowiem. Też nie przesadzę. Jestem drugi dzień na antybiotyku. Ale warto było, jest mi lepiej. I super, naprawdę niesamowite wrażenie. Jak dla mnie to tam trochę przesadzają z tą temperaturą, bo oni chyba nie widzieli tam. Cały czas piszą, że tam jest 5-7 stopni, jak dla mnie tam było 15 stopni. Jakoś ja to widziałem nawet ludzi w krótkich spodenkach, więc... No ale zanim słońce wzeszło, to było faktycznie zimno i żałowałam, znaczy, że nie wzięłam sobie, że jak wieje wiatr, to może być naprawdę zimno. Tak. Więc taki kocyk by się przydał. A mi najbardziej się podobało, jak byłem na samej krawędzi wulkanu i słońce oświetlało mnie dokładnie za plecami i było widać mój cień, który ciągnął się po prostu przez dziesiątki kilometrów, daleko, daleko, daleko. Także to było super. Dopiero po jakimś czasie się zorientowałem, że jak ruszam ręką, to jest mój cień. Tam daleko widać po prostu, jak ja się ruszam na tle chmury. A teraz to jedziemy na Bromo dzisiaj. Tak, kontynuujemy akcję wulkany. Także zobaczymy, może dzisiaj się uda na jakiś zachód słońca zobaczyć na Bromo. Może być lepszy niż wschód słońca, bo na wschodzie słońca jest pewnie straszna masówka, dużo ludzi i z naszym małym statywem pewnie ciężko będzie jakieś zdjęcie zrobić no, fajne. No zobaczymy, też się spodziewaliśmy się tłumów na Kawaidzie, a wcale tak nie było. Czy większość to byli lokalesi? Tak, zaskoczyło nas to, że było mało turystów, dużo było właśnie lokalesi. Ktoś z dziećmi też był. I było całkiem przyjemnie, nikt nas nie zaczepiał, też nas straszyli, że będzie tak, taka masówka, że wszystko nie, tam było bardzo przyjaźnie. Było naprawdę bardzo. Problem może być taki dzisiaj, że może być zimno wieczorem, bo będziemy nocować na krawędzi starej kaldery, która ma pewnie ze 2000 metrów, muszę to sprawdzić jeszcze, ale jest wysoko, także w tych kurnikach tam to może być zimno. Ale dzisiaj nie takie rzeczy się robiło. No nie robiło. Takie rzeczy, ja to w ogóle mogę spać na podłodze gdzieś. No, także jedziemy.
dotarliśmy do wulkanu Gromo. Jesteśmy w wiosce, która się nazywa Zamorolałang. Przyjechaliśmy z Probolingo wynajętym autem i jesteśmy, tak naprawdę nocujemy na kalderze wulkanu Tenger. To jest taki pradawny wulkan, który ma średnicę chyba ponad 20 km. I w środku tego wulkanu są kolejne wulkany. Właśnie w tym Bromo, taki najbardziej znany. I wulkan Batok. Jutro pojedziemy rano na punkt widokowy, na wschód słońca, ale nie na wyższy punkt widokowy, bo tam jest jakaś jutro uroczystość hinduistyczna, a dziwo są to hinduiści. A nie tak jak w innych miejscowościach na jawie muzułmanie. Także trochę przypominają wioski tebalijskie, jeżeli chodzi o ozdobę ulic. No i co? No i jutro zobaczymy te piękne wulkany, jak one ładnie. Bromo dymi, już go widzimy. Ja jesteśmy bardzo wysoko i już czuć, że jest zimno. Jesteśmy na ponad 2000 metrów. Zimno ci, Mati? Wszędzie jest strasznie dużo kurzu, dlatego że ta część tutaj wypłaszczona w tej kalderze to jest tak naprawdę, to się chyba nawet nazywa Morze Piasku, czy jakoś tak. W każdym razie tam się zebrał cały ten popiół wulkaniczny. Także cokolwiek stamtąd wyjeżdża, przejeżdża, to wzbija ten pył. Ten pył leci tutaj w tą stronę, na szczyt kaldery, także już chodzimy w bufkach. Nie wiem, jak jutro będziemy wyglądać. Będziemy cali zakurzeni. Tak, Maja? Podoba ci się? Dobra herbatka? To nie herbatka. Mati, gdzie my jesteśmy? W spalinie śmierci. A co się dzieje? Ludzie śmierdzi. Właśnie, dlaczego śmierdzi? Powiedz, to jest, to robi wulkan, czy to ty robisz? Chyba ja. Nie, to Maja, to Maja. Nie, to nie! Chyba padło na ciebie. Ja spadę z wulkanu. Skąd to znamy, to jest kąpa Tianmenshan. Tak, ale już pierwsze symptomy były, więc nie poddajemy się. Fajnie, ponieważ jesteśmy na wulkanie. Jakby ktoś się pytał. No, na wulkanie, na kalderze. Na kalderze wulkanu. W środku jest Bromo, no tak wychodzi, ale no nie chce. Nie chce się pokazać. Ja nie wiem, jak ty możesz bez bufki. Bo ja wszystko mogę. Ja już mam tyle po prostu kurzu w oczach, w buzi. A najlepsze jest przed nami, bo dopiero pojedziemy do kaldery tam na dół i tam to już w ogóle będzie hardcore. Ja się zastanawiam, czy w ogóle... Hopla, tak jest, nasz mistrz. Ja się zastanawiam, czy wyciągać tam aparat w ogóle, bo tam widziałem takie filmiki, jak co tam się potrafi dziać. Coś wychodzi. Czujemy znowu? To. Wychodzi, czujemy. Czy nie wychodzi? Nie, nic nie wychodzi, ale to jedziemy tam na dół. Thank you.
teraz w kalderze i idziemy na Bromo. Wszędzie pełno piachu. W ustach czuję. Dobry. Mają no jest hardkorowo tutaj. Jest hardkorowo. Jesteśmy na Księżycu. Są takie zabójcze podmuchy. Niesamowite. Na Księżycu? Niesamowite. Taki żarcik Maja, wiesz? No tu jest naprawdę. Jak to jest chyba, jak tutaj ktoś cały czas przyjeżdża, to na pewno ma jakąś pylicę albo coś takiego. Ale właśnie tutaj można zobaczyć, dlaczego jak wybucha wulkan, to ten pył leci potem na parę tysięcy kilometrów. On jest po prostu jak płyn się zachowuje. Jest taki drobny. Nie wiem, jak my się to z tego doczyścimy, ja czuję to już pod powiekami, także... Masakra. Na święto hinduiści wrzucają ofiary do wulkanu. Do Bromo. Do Bromo. A inni, na samej krawędzi Bromo. Nie łapią. Nie wiem o co chodzi. Nie wiem o co chodzi. Oni łapią pieniądze. Oni łapią pieniądze. Nie, to jest chyba taka symboliczna ofiara, a potem to będą sprzątać. Mhm. Także trafiliśmy na święto, ludzi jest co niemiara. To jest dobry hardcore. Normalnie byłyby odwrotnie proporcje, czyli byłoby pełno turystów i bardzo mało lokalnych. A dzisiaj jest odwrotnie, są sami lokalni i prawie w ogóle nie ma turystów. Ja nie wiem skąd oni to wiedzieli, że dzisiaj jest jakieś święto. I że nie można dzisiaj przychodzić na wulkan, zdecydowanie. Raz, że nie będzie wschodu słońca, bo jest święto. A dwa, że jest tak dużo ludzi, że lokalnych, którzy składają tutaj ofiary do wulkanu, że nie można dzisiaj przychodzić. Wyszedłeś na Bromo. No. Kujeczek dla córeczki, która pięknie wyszła na Bromo. Wyszłaś na Bromo? Czekała dwie godziny, aż się rozchmurzy, ale się niestety nie. Rozchmurzy. Niestety jadąc tutaj oglądałam sobie zdjęcie, jak to może wyglądać. I wniosek jest jeden. To był błąd, trzeba było nie patrzeć. Wniosek jest jeden, musimy tu wrócić. Musimy tu wrócić, to zobaczyć na własne. No nie było wisienki na torcie dzisiaj. Ale i tak bardzo mi się podobało, chciałam powiedzieć, było super, naprawdę. Było fajnie, było tak księżycowo. Mi się bardzo podobało. A teraz jesteśmy w Surabaya. I to jest lokal wyjątkowy, bo tak Surabaya nie wygląda, niech was nie znali ten piękny lokal. Za ścianą się... Dzieją bardzo dziwne rzeczy. Ale
ale jest fajnie. Bo to też jest Azja. Taka też jest Azja i taką poznajemy. To mamy piękny hotel z basenem, będziemy się wylegiwać, będziemy sobie odpoczywać z pięknym basenem. Ja do tej pory mam jeszcze pod powiekami taki pył i jeszcze dwa razy już przepłukiwałem buzię, myłem zęby i dalej mam po prostu chrzęści mi w zębach po tym pyle tam na tym bromo. To jest wspomnienie bromo. To jest tak, bromo się będzie ciągnęło za mną długo. Jak teraz jechałem pociągiem, to jeszcze tu odkryłem jakieś po prostu coś strasznego, jakiś taki czarny po prostu pył. A tam na bromo naprawdę była taka klasyczna burza piaskowa momentami, że nic nie było widać. I my tam biednie szliśmy w tym czasie, także to była masakra. Ale na końcu musimy wrócić, bo po prostu brakło wisienki na torcie. Normalnie brakło wisienki na torcie. Teraz będzie chwila ciszy, taka grobowa i pojawi się tu wszędzie, tu się pojawi takie zdjęcie, jak to wygląda, jak jest wschód słońca. Właśnie spróbowałem sambalu. Nie widzę po tobie, żeby... Całe tutaj miałem. Nie widzę, żeby zrobiło wrażenie na tym. Cały miałem palec w sambalu i to tak... Tu masz jeszcze kurz z brodą. Ostre. No dobra, czy, panowie. Czy ja mówiłem, że brakło wisienki na torcie i musimy wrócić? Bo fajnie, ale bo inaczej było po prostu... To było najlepsze miejsce. Dobrze, że zrobiłem zdjęcia wieczorem. Ja wrzuciłeś pewnie. Nie wrzuciłam. Kiedy wracamy na bromo? Wracamy na bromo. Zrobił zdjęcie. Na razie chciałabym poplażować, więc już się nie mogę doczekać Karimun Dżawy. Może skrócimy Karimun Dżawę i wrócimy na bromo. Nie będziemy nic skracać, bo ja mam piękne stroje kąpielowe, muszę je użyć. Wracamy na bromo Mati dzisiaj? Nie! Yeah.